Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o powstanie. Nastąpi wprowadzenie sztandaru Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Sztandar wprowadzić. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości, w trakcie której na ręce członków rodzin 20 ofiar totalitaryzmów zostaną przekazane noty identyfikacyjne. Witam obecnych na uroczystości przedstawicieli władz i organów państwowych, instytucji publicznych, przedstawicieli wojska, duchowieństwa, przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Witam przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, pana ministra Wojciecha Kolarskiego. Słowa podziękowania kieruję do kierownictwa i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej na czele z prezesem, panem doktorem Karolem Nawrockim. Szczególne słowa powitania kieruję na ręce członków rodzin ofiar, których nazwiska poznamy w trakcie dzisiejszej uroczystości. Witam Państwa bardzo serdecznie uczestniczących w tym wydarzeniu. O odczytanie listu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy uprzejmie proszę sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pana ministra Wojciecha Kolarskiego. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowni Państwo, dostojni zgromadzeni, mam zaszczyt powitać Państwa tutaj w Belwederze w imieniu gospodarza tego miejsca, prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, który skierował do Państwa, do uczestników dzisiejszej uroczystości następujące słowa. Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość do Belwederu. To już 9 raz w siedzibie prezydenta Rzeczpospolitej rodziny ofiar totalitaryzmów odbierają noty zaświadczające o odnalezieniu doczesnych szczątków swoich bliskich. W ten sposób niepodległa Polska wypełnia obowiązek Antygony względem córek i synów, którzy zapłacili najwyższą cenę własnego życia za pragnienie wolności, za obronę swojej godności, za wierność ojczyźnie. Od 2016 roku łącznie udało się zidentyfikować ponad 240 osób poległych w walce i zamordowanych przez hitlerowskich i sowieckich najeźdźców, skazanych na śmierć przez komunistyczne sądy, zamęczonych w śledztwach i ciężkich więzieniach. Tradycyjnie już z serca dziękuję za wielką, wspaniałą pracę badaczom z Instytutu Pamięci Narodowej na czele z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem. Podejmowany przez Państwa trud poszukiwania naszych zabitych rodaków ma olbrzymie znaczenie zarówno dla rodzin, które mogą wreszcie godnie pochować swoich bliskich, zapalić znicz, zmówić modlitwę przy ich grobach, jak też dla całej naszej wspólnoty. Przywracając pamięć o losach naszych przodków i poprzedników, odbudowujemy bowiem godność naszego państwa i narodu, które winne są wieczną cześć i wdzięczność swoim bohaterom. Wśród tych 20 osób, których odnalezienie dzisiaj ogłaszamy, są przede wszystkim wyklęci niezłomni, żołnierze podziemia antykomunistycznego,
ale także obrońcy ojczyzny z września 1939 roku i członkowie pierwszej akowskiej konspiracji. Chcę jednak przywołać szczególnie tragiczną historię Marii Turowskiej, która może symbolizować losy matek Polek w tamtej dramatycznej epoce. Po śmierci męża, który nie wrócił z wojny obronnej, została z dwojgiem małych dzieci. Wypędzona z rodzinnego gospodarstwa na Kociewiu, została zmuszona do niewolniczej pracy dla III Rzeszy. W ciągu niespełna roku kolejno zmarli jej synek i córeczka. Wreszcie u kresów wojny ona sama padła ofiarą napaści sowieckich wyzwolicieli i zginęła, broniąc się przed czerwonoarmistami. Wobec takiej tragedii stajemy bezradni i wstrząśnięci, z sercem pełnym bólu i współczucia. Wiemy przecież, że dzieje naszego narodu w XX wieku obfitowały w podobne dramaty. Dziś pochylamy głowy z szacunkiem dla ofiar i zobowiązujemy się pielęgnować pamięć o nich. Niech ona będzie wezwaniem do codziennej, rzetelnej, wytrwałej pracy dla dobra wspólnego, naszej wolnej ojczyzny i niech nas inspiruje do umacniania bezpieczeństwa i suwerenności Rzeczpospolitej. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć ofiarom totalitaryzmów. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę teraz o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Szanowny panie ministrze, drodzy panowie ministrowie, panie profesorze, przede wszystkim państwo, rodziny naszych narodowych bohaterów. Dzisiaj w tym wyjątkowym w polskiej historii miejscu, jakim jest Belweder, spotykają się trzy barwy, trzy akordy wyznania tej samej emocji. Więcej niż deklaracje, bo deklaracje wypełnione czynem, wypełnione życiem, cierpieniem i śmiercią. To trzy wyznania, drodzy państwo. Pierwsze wyznanie to: Polsko, kocham cię. Kocham cię tak mocno, że jestem gotowy oddać swoje życie za twoją wolność i niepodległość. To wyznanie, które płynie z życia naszych bohaterów, tych, którzy walczyli o Polskę w roku 1939, tych, którzy reprezentowali konspirację w czasie II wojny światowej, tę konspirację Armii Krajowej, ale też konspirację narodową i ludową. Tych bohaterów, którzy po roku 1945 wzięli udział w antykomunistycznym powstaniu, bijąc się o tę samą wolność. I łączyło ich, drodzy państwo, z całą pewnością jedno. Miłość do Polski, oczywiście, ale także to, że byli córkami i synami II Rzeczpospolitej. Byli synami i córkami Polski upragnionej, Polski wymodlonej, Polski wywalczonej na polach bitewnych i polach dyplomatycznych przez kolejne pokolenia Polaków w XIX wieku. Byli synami II Rzeczpospolitej, która za swój wielki sukces musi uznać, drodzy państwo, to, że wychowała całe pokolenie ludzi, którzy nigdy nie zgodzili się na utratę niepodległości. Wśród naszych dzisiejszych bohaterów, jak wspomniał już pan minister, jest także wyjątkowa kobieta, którą pozwólcie również i mi państwo przywołać. Maria Turowska straciła swojego męża w roku 1939. Zginął za wolną Polskę na froncie. Próby zniemczenia Marii Turowskiej nie powiodły się, bowiem z dumą mówiła, że z dwóch stron moi przodkowie byli Polakami i ona została także Polką. Straciła dwójkę dzieci, Monikę i Zbigniewa, w przejściowym obozie w Potulicach i gdy przyszedł rok 1945, miała zostać, podobnie jak Polska, wyzwolona. Ale została w brutalny sposób zamordowana, bo ci, którzy przychodzili po Niemcach, Sowieci, byli tacy sami, wobec Polski mieli takie same plany i nie były to plany przynoszące Polsce wolność.
Ale jest też, drodzy Państwo, dzisiaj na tej sali, w to wierzę, patrząc w oczy rodzin naszych bohaterów, druga deklaracja i drugie wyznanie. Wyznanie: Polsko, ufam Tobie. Ufam Tobie, bo po tylu dekadach upomniałaś się o swoich bohaterów, a o naszych przodków. Ufam Tobie, bo powróciłaś po swoich i przywróciłaś ich do katalogu narodowej pamięci, bo nie zapominasz o tych, którzy Tobie służyli, dla Ciebie walczyli i dla Ciebie umierali. Wierzę, że, drodzy Państwo, że ta deklaracja: Polsko, ufam Tobie, wypełnia się dzisiaj w murach Pałacu Belwederskiego. I ostatnia, już płynąca, drodzy Państwo, prosto z mojego serca, ale wierzę też, że z serca pana profesora, moich zastępców i wszystkich pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Deklaracja i wyznanie: Polsko, służę Tobie. I choć ona w tych emocjach przy dwóch pierwszych deklaracjach jest, wydawałoby się, zupełnie mniej ważna, to musi dziś wybrzmieć, że my, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji i wszyscy pracownicy Instytutu, służymy Polsce najlepiej, jak umiemy, poszukując bohaterów i nie godząc się na to, żeby choć jeden z nich został zapomniany. A najpiękniejszą nagrodą za tą służbę są takie spotkania, drodzy Państwo, jak to dzisiejsze. Rzeczywiście pełne refleksji, pewnie pełne smutku, ale też radości, że prawda zwycięża. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, przed nami najważniejsza część uroczystości, w trakcie której prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pan profesor Krzysztof Szwagrzyk wręczą noty identyfikacyjne rodzinom 20 ofiar totalitaryzmów. Wręczenie każdej noty poprzedzi odczytanie życiorysu i odsłonięcie portretu ofiary. Biogramy ofiar odczyta profesor Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Bardzo proszę pana prezesa oraz pana wiceprezesa o zajęcie miejsc w centralnej części sali, a pana profesora poproszę o podejście do mikrofonu. Szanowni państwo, proszę teraz o powstanie. Mieczysław Adamiec, pseudonim Ciemny. Urodził się 23 września 1925 roku w Skomielnej Białej w powiecie myślenickim. Jesienią 1943 roku wraz z bratem wstąpił do Armii Krajowej. Po przejściu frontu w styczniu 1945 roku nie ujawnił się i działał w grupie zbrojnej związanej z lokalnym środowiskiem połakowskiej konspiracji. W lutym 1946 roku został aresztowany i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniu Świętego Michała w Krakowie. 18 sierpnia 1946 roku doszło do opanowania gmachu więzienia przez partyzantów ze zgrupowania Józefa Kurasia Ognia. Adamiec brał czynny udział w rozbrajaniu strażników oraz bezpośrednio naczelnika więzienia. Po wydostaniu się za mury budynku podjął próbę ucieczki. Tego samego dnia został jednak schwytany. Wyrokiem z 31 sierpnia 1946 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na karę śmierci, którą wykonano 25 września tego roku. Szczątki Mieczysława Adamca zostały odnalezione we wrześniu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze siostrzenica, pani Władysława Piotrowska.
Wincenty Cebula. Urodził się 28 września 1922 roku w Jadownikach w powiecie brzeskim. Podczas II wojny światowej wstąpił do działających w okolicach Brzeska batalionów chłopskich. Był zaangażowany w działalność drużyny kierowanej przez Józefa Topolskiego Szpaka, która zajmowała się m.in. udzielaniem pomocy Żydom poprzez przerzucanie żywności na teren getta w Brzesku, a później ukrywaniem Żydów. W ramach represji za działalność Wincentego Niemcy zamordowali jego ojca Franciszka. On sam został postrzelony przez niemieckich żandarmów na ulicach Brzeska, najprawdopodobniej w styczniu 1944 roku. Zmarł w brzeskim szpitalu. Szczątki Wincentego Cebuli zostały odnalezione we wrześniu 2018 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym w Brzesku. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze siostrzeniec, pan Marek Dadej. Jan Chowański, pseudonim Tadek. Urodził się 24 czerwca 1917 roku w miejscowości Gozdeckie w powiecie sieradzkim. W czerwcu 1942 roku został wywieziony na roboty przymusowe w okolice Magdeburga. Po powrocie do kraju w czerwcu 1945 roku zajmował się prowadzeniem gospodarstwa. Wiosną 1947 roku wstąpił do oddziału swojego brata Antoniego Chowańskiego Kuby, podporządkowanego rozkazom Jana Małolepszego Murata, który stanął na czele tzw. III Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Brał udział w wielu akcjach wymierzonych w funkcjonariuszy bezpieki i działaczy partyjnych oraz akcjach zaopatrzeniowych. W styczniu 1948 roku został ranny w starciu z grupą operacyjną UB. Po rekonwalescencji zamieszkał w powiecie średzkim, gdzie wykorzystując fałszywe dokumenty zatrudnił się w nadleśnictwie w Miękini. Zagrożony aresztowaniem w maju 1949 roku wyjechał na Pomorze Zachodnie. Został aresztowany w lipcu tego roku przez funkcjonariuszy PUBP w Nowogardzie i przekazany do WUBP w Łodzi. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z 7 stycznia 1950 roku Jan Chowański został skazany na karę śmierci, którą wykonano 19 maja 1950 roku w więzieniu przy ulicy Kopernika w Łodzi. Szczątki Jana Chowańskiego zostały odnalezione w grudniu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym Doły przy ulicy Smutnej w Łodzi. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze bratanek, pan Tadeusz Chowański. Kapral Ryszard Chrzanowski, pseudonim Kos.
Urodził się 22 marca 1925 roku w Brześciu w powiecie skarżyskim. Od 1941 roku był żołnierzem ZWZ-AK, pełniąc służbę m.in. w oddziale Antoniego Hedy Szarego. Uczestniczył w licznych akcjach zbrojnych, m.in. w rozbiciu więzienia w Kielcach w sierpniu 1945 roku. Po wojnie, zagrożony aresztowaniem, w 1946 roku wstąpił do oddziału podporządkowanego Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość Wacława Borowca Niegolewskiego. Brał udział w akcjach wymierzonych w członków aparatu represji oraz w akcjach zaopatrzeniowych. Aresztowany we wrześniu 1947 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Końskich, został skazany 20 grudnia tego roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na 10 lat pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Raciborzu 12 lutego 1949 roku. Szczątki Ryszarda Chrzanowskiego zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze wnuczka siostry ofiary, pani Ewa Gęska. Wacław Czępiński, pseudonim Zbyszek. Urodził się 22 października 1924 roku w Wojciechowie w powiecie lubelskim. Od wiosny 1942 roku należał do organizacji Krajowe Siły Zbrojne, która w 1943 roku weszła w skład Armii Krajowej. We wrześniu 1944 roku został zmobilizowany do Ludowego Wojska Polskiego. Służył w 31 Pułku Piechoty w Białce, skąd w październiku 1944 roku zdezerterował i wstąpił do oddziału Armii Krajowej, a później delegatury Sił Zbrojnych na kraj, dowodzonego przez Tadeusza Orłowskiego Szatana ze zgrupowania Mariana Bernaciaka Orlika. Następnie przeszedł do plutonu Michała Szeremeckiego Misia, wchodzącego w skład zgrupowania delegatury Sił Zbrojnych na kraj Hieronima Dekutowskiego Zapory. Po ujawnieniu się w październiku 1945 roku wkrótce ponownie dołączył do zgrupowania Zapory, pełniąc funkcję łącznika. W marcu 1947 roku ujawnił się po raz drugi, a w sierpniu tego roku został aresztowany. Po zwolnieniu z aresztu powrócił do współpracy ze strukturami podziemia. W październiku 1948 roku został ponownie aresztowany w Cyganówce w powiecie lubelskim przez funkcjonariuszy WUBP w Lublinie. Wyrokiem z 24 maja 1949 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 9 sierpnia 1949 roku w więzieniu na zamku w Lublinie. Szczątki Wacława Czępińskiego zostały odnalezione w listopadzie 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze córka, pani Helena Sitarska. Henryk Filipecki, pseudonim Tarzan. Urodził się 9 sierpnia 1923 roku w Piaskach w powiecie będzińskim.
Od maja 1946 roku był żołnierzem oddziału partyzanckiego Pawła Góreckiego Hanysa, komendy powiatu Leśniczówka Konspiracyjnego Wojska Polskiego, obejmującej powiat rybnicki. Następnie został członkiem grupy Pawła Sosny Tygrysa, który w lipcu 1946 roku podporządkował się poakowskiej organizacji Pawła Cierpioła Makopola. Uczestniczył w szeregu akcji ekspropriacyjnych oraz wymierzonych przeciwko funkcjonariuszom MO i UB. Według zestawienia rybnickiej bezpieki brał udział w 22 akcjach. Tuż po swoim ślubie w kwietniu 1948 roku został aresztowany przez PUBP w Rybniku. Zbiegł z aresztu i wielokrotnie wymykał się obławom organizowanym przez bezpiekę. W styczniu 1949 roku został ponownie zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Rybniku i przekazany do Centralnego Więzienia Śledczego w Raciborzu. Wyrokiem z 15 października 1949 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazał Tarzana na karę śmierci, którą zamieniono na 15 lat pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Raciborzu 25 stycznia 1950 roku. Szczątki Henryka Filipeckiego zostały odnalezione w czerwcu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze wnuczka siostry ofiary, pani Ewa Wieczorek. Ireneusz Kiwacz, pseudonim Komar. Urodził się 4 maja 1929 roku w Kruszynie w powiecie częstochowskim. Od czerwca 1944 roku był harcerzem miejscowej komórki Szarych Szeregów. W lipcu 1949 roku wstąpił do oddziału zbrojnego Stanisława Serwy pod nazwą Wolność i Niepodległość, działającego na terenie powiatów radomszczańskiego, częstochowskiego i nowotarskiego. Uczestniczył w akcjach ekspropriacyjnych oraz wymierzonych funkcjonariuszy aparatu represji. W listopadzie 1949 roku wraz ze swoim dowódcą w trakcie próby przedostania się do Europy Zachodniej został aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP w Jaworze i przekazany do WUBP w Łodzi. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z 19 czerwca 1950 roku został skazany na karę śmierci, którą wykonano 10 października 1950 roku w więzieniu przy ulicy Sterlinga w Łodzi. Szczątki Ireneusza Kiwacza zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym Doły przy ulicy Smutnej w Łodzi. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze bratanek, pan Mirosław Kiwacz. Józef Kłyś, pseudonim rejonowy i woźniak. Urodził się 30 listopada 1914 roku w Wólce Ratajskiej w powiecie janowskim. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, pełniąc służbę w 24 Pułku Ułanów z Kraśnika.
w połowie 1945 roku wstąpił do komendy powiatu NSZ NZW Kraśnik. Był członkiem oddziału Tadeusza Lachowskiego Nałęcza, który w październiku 1946 roku wszedł w skład zgrupowania partyzanckiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Hieronima Degutowskiego Zapory. Kłyś pełnił wówczas funkcję komendanta placówki w Wólce Ratajskiej. W kwietniu 1947 roku ujawnił się, jednakże z obawy przed aresztowaniem powrócił do działalności konspiracyjnej, stając na czele nowego oddziału. W sierpniu 1948 roku wyjechał pod fałszywym nazwiskiem na Górny Śląsk, gdzie zatrudnił się w kopalni. Późną jesienią 1949 roku powrócił na Lubelszczyznę i dołączył do oddziału Adama Kusza Adama. Po likwidacji grupy wiosną 1951 roku zorganizował własny oddział partyzancki. Zginął wraz ze swoim podkomendnym, Stefanem Wojciechowskim Mordką, w nocy z 12 na 13 listopada 1952 roku w Piłatce w powiecie kraśnickim, w zasadce zorganizowanej przez funkcjonariuszy UB oraz MO. Szczątki Józefa Kłysia odnaleziono w listopadzie 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze córka, pani Janina Surtel. Marian Kostępski. Urodził się 15 maja 1923 roku w Zawadzie w powiecie sandomierskim. Od lutego do marca 1949 roku współpracował z organizacją antykomunistyczną Legion Czarnego Lwa Władysława Pezdy, Grubego Władka, udzielając informacji o ruchach jednostek UB i MO oraz przechowując broń. Został zatrzymany przez PUBP w Sandomierzu w marcu 1949 roku i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z 19 maja 1949 roku skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Raciborzu 8 maja 1952 roku. Szczątki Mariana Kostępskiego zostały odnalezione w czerwcu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze pracownik oddziału IPN w Katowicach, pan Adam Kondracki. Jan Kwak. Urodził się 19 marca 1904 roku w Józefowie w powiecie opoczyńskim. Od marca 1945 roku ukrywał broń i amunicję partyzancką z czasów okupacji niemieckiej, którą wydał w maju 1947 roku żołnierzom podziemia antykomunistycznego. W styczniu 1948 roku został zatrzymany przez PUBP w Końskich na skutek prowokacji bezpieki. Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem z 20 kwietnia 1948 roku skazał Jana Kwaka na 7 lat pozbawienia wolności. Zmarł 1 czerwca 1951 roku w więzieniu w Raciborzu.
Szczątki Jana Kwaka zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze wnuk, pan Tomasz Kwak. Eugeniusz Lis, pseudonim Bystry. Urodził się 3 lutego 1922 roku w Albertowie w powiecie lubelskim. Od maja 1946 roku należał do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonego przez Stefana Brzuszka Borutę, a po jego śmierci Henryka Bobrzyka Kostka. W lutym 1947 roku przeszedł do oddziału Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Zdzisława Brońskiego Uskoka, gdzie służył w patrolu Stanisława Kuchciewicza Wiktora. W listopadzie 1948 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP oraz KPMO w Chełmie i przekazany do WUBP w Lublinie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie skazał Bystrego wyrokiem z 20 lipca 1949 roku na karę śmierci, którą wykonano 23 września tego roku w więzieniu na zamku w Lublinie. Szczątki Eugeniusza Lisa odnaleziono w listopadzie 2020 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze wnuczka, pani Małgorzata Wdowiak. Marian Olejniczak. Urodził się 18 kwietnia 1926 roku w Wysogotówku w powiecie jarocińskim. Od 1942 roku był łącznikiem Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej. W 1946 roku wstąpił do antykomunistycznej grupy dywersyjnej Stanisława Kamińskiego-Młota, posługującej się nazwą Armia Krajowa, która działała na terenie powiatu bydgoskiego oraz inowrocławskiego. W kwietniu 1949 roku został ranny i aresztowany w czasie obławy zorganizowanej przez grupę operacyjną UBMO w okolicach Złotnik Kujawskich. Następnie przekazano go do WUBP w Bydgoszczy. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 17 września 1949 roku został skazany na karę śmierci, którą wykonano 30 grudnia tego roku w więzieniu karnośledczym w Bydgoszczy. Szczątki Mariana Olejniczaka zostały odnalezione w lipcu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze siostra, pani Bożena Kopczyk. Józef Orkisz, pseudonim Lotny. Urodził się 7 marca 1923 roku w Krościenku nad Dunajcem w powiecie nowotarskim.
Najprawdopodobniej w 1946 roku dołączył do zgrupowania partyzanckiego Błyskawica Józefa Kurasia Ognia. Został w nim przydzielony do drugiej kompanii, tak zwanej tatrzańskiej. Na początku 1947 roku ujawnił się. Latem 1947 roku wstąpił do oddziału partyzanckiego w Jarusy. Uczestniczył w starciach z funkcjonariuszami MO. Był również obecny podczas upamiętnienia krzyżem miejsca śmierci Józefa Kurasia Ognia w Ostrowsku 1 listopada 1947 roku. W lutym 1948 roku w trakcie obławy na kryjówkę partyzantów został ranny. Wiosną 1948 roku po sformowaniu oddziału na nowo znalazł się pod komendą Tadeusza Dymla Srebrnego. Poległ 30 maja 1948 roku w walce z funkcjonariuszem UB w przysiłku Siodełko w Tylmanowej. Szczątki Józefa Orkisza zostały odnalezione we wrześniu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze siostrzeniec, pan Kazimierz Wolski. Stanisław Pisarski, pseudonim Sęp. Urodził się 26 maja 1919 roku w Wólce Lubielskiej w powiecie wyszkowskim. Od czerwca 1945 roku należał do lokalnych struktur Narodowych Sił Zbrojnych, będąc członkiem oddziału dowodzonego przez Jana Malinowskiego Buga. Został aresztowany w październiku 1945 roku przez funkcjonariuszy PUBP w Pułtusku. Wyrokiem z 5 stycznia 1946 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Stanisława Pisarskiego na karę śmierci, którą wykonano 29 stycznia 1946 roku w więzieniu karnośledczym Warszawa III, Toledo. Szczątki Stanisława Pisarskiego zostały odnalezione w kwietniu 2017 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze syn, pan Kazimierz Pisarski. Jan Sałapatek, pseudonim Orzeł. Urodził się 2 maja 1923 roku w Jachówce w powiecie wadowickim. Najprawdopodobniej od 1943 roku był zaangażowany w działalność konspiracyjną w oddziale Armii Krajowej Huta Podgórze. Następnie miał przejść do struktur batalionów chłopskich. W październiku 1945 roku ujawnił się, jednak zagrożony aresztowaniem wiosną 1946 roku wszedł w skład oddziału partyzanckiego Grupa Operacyjna AK Błyskawica. Następnie został komendantem Grupy Operacyjnej AK Wolność, zmieniając jej kryptonim na Zemsta. Uczestniczył w akcjach wymierzonych w funkcjonariuszy UB oraz atakach na posterunki MO. Na początku 1947 roku ponownie ujawnił się, powrócił jednak do konspiracji, tworząc grupę operacyjną AK Zorza. Prowadził działalność zbrojną aż do stycznia 1955 roku. Wykonał około 100 akcji wymierzonych w funkcjonariuszy i współpracowników komunistów, za życia obrastając legendą Beskidzkiego Janosika. Został ujęty w wyniku zasadzki UB.
Ciężko rannego przewieziono do Krakowa, gdzie zmarł 29 stycznia 1955 roku. Szczątki Jana Sałapatka zostały odnalezione we wrześniu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze siostrzenica, pani Elżbieta Głuc. Stanisław Serwa, pseudonim Płomień. Urodził się 4 maja 1931 roku w Kruszynie w powiecie częstochowskim. W okresie okupacji niemieckiej był harcerzem Szarych Szeregów na terenie powiatu radomszczańskiego. W listopadzie 1947 roku wyjechał na ziemie odzyskane w okolice Żar, jednak w marcu 1948 roku powrócił w rodzinne strony. W lipcu tego samego roku rozpoczął współpracę z organizacją podziemną Wolność i Niezawisłość. W październiku 1948 roku utworzył własną grupę antykomunistyczną pod nazwą Wolność i Niepodległość, która działała na terenie powiatów radomszczańskiego, częstochowskiego i nowotarskiego. Organizacja ta przeprowadziła kilkanaście akcji ekspropriacyjnych oraz wymierzonych w funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Drukowała również ulotki o treści antykomunistycznej. W listopadzie 1949 roku w trakcie próby przedostania się do Europy Zachodniej został aresztowany wraz z Ireneuszem Kiwaczem przez funkcjonariuszy PUBP w Jaworze i przekazany do WUBP w Łodzi. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z 19 czerwca 1950 roku Stanisław Serwa został skazany na karę śmierci, którą wykonano 10 października 1950 roku w więzieniu przy ulicy Sterlinga w Łodzi. Szczątki Stanisława Serwy zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym Doły przy ulicy Smutnej w Łodzi. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze bratanek, pan Antoni Serwa. Stanisław Solecki. Urodził się 7 stycznia 1926 roku w Plancie w powiecie radzyńskim. W czasie okupacji niemieckiej służył od maja 1943 roku w batalionach chłopskich, a następnie w oddziale Armii Krajowej pod dowództwem Aleksandra Wereszki-Rocha, operującym na terenie powiatu bialskiego. Po rozbrojeniu oddziału przez Sowietów został osadzony w obozie na Majdanku, skąd wrócił do pracy w rodzinnym gospodarstwie. Na początku 1946 roku wyjechał w poszukiwaniu pracy do Szczecina. W lipcu tego samego roku został aresztowany przez patrol MO i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z 20 lipca 1946 roku skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 30 sierpnia 1946 roku w więzieniu w Szczecinie. Szczątki Stanisława Soleckiego zostały odnalezione w czerwcu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze siostrzenica, pani Alina Gadamska.
Antoni Tkocz, pseudonim Antoś. Urodził się 14 stycznia 1920 roku w Marklowicach w powiecie wodzisławskim. W latach 1939-1941 przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Na przełomie maja i czerwca 1946 roku wstąpił do oddziału Pawła Góreckiego Hanysa, komendy powiatu Leśniczówka Konspiracyjnego Wojska Polskiego, obejmującej powiat rybnicki, a po rozbiciu jego struktur przeszedł z częścią partyzantów w Cieszyńskie do plutonu Narodowych Sił Zbrojnych Wędrowiec Emila Ruśnioka-Gustlika. Brał udział w akcjach zbrojnych wymierzonych w aparat komunistycznej bezpieki. Po rozbiciu oddziału w lipcu 1946 roku w obławie UB-KBW ukrywał się. Na początku września 1946 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Rybniku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z 12 grudnia 1946 roku został skazany w trybie doraźnym na karę śmierci, którą wykonano 22 stycznia 1947 roku w więzieniu w Raciborzu. Szczątki Antoniego Tkocza zostały odnalezione w czerwcu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze pracownik oddziału IPN w Katowicach, pan Adam Kondracki. Maria Turowska. Urodziła się 2 lutego 1910 roku w kolonii Milnica na Wołyniu. Przed wybuchem II wojny światowej przeniosła się wraz z rodziną do Świfrąca w powiecie starogardzkim. Mąż Marii Turowskiej, Władysław, w pierwszych dniach września 1939 roku został zmobilizowany i zginął w trakcie kampanii wrześniowej, prawdopodobnie w Grudziądzu. W czerwcu 1942 roku została wraz z rodziną, w tym dwojgiem dzieci, Zbigniewem i Moniką, wysiedlona do obozu zniemczenia w Jabłonowie. W protokole przesłuchania zeznała: moi przodkowie z obydwu stron byli Polakami. Następnie została przekazana do obozu centrali przesiedleńczej w Potulicach. W obozie zmarły jej małoletnie dzieci. W lipcu 1942 roku syn Zbigniew, a w kwietniu 1943 roku córka Monika. Na przełomie 1944 i 1945 roku została przeniesiona do pracy przymusowej w majątku Przepałkowo. Maria Turowska została zamordowana na terenie majątku w lutym 1945 roku przez żołnierzy sowieckich. Szczątki Marii Turowskiej zostały odnalezione we wrześniu 2022 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w Przepałkowie. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze naczelnik Wydziału Archeologii Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, pani Adrianna Wojciechowska. Wacław Wątroba, pseudonim Srogi. Urodził się 12 grudnia 1925 roku w Szewnej w powiecie ostrowieckim.
Będąc pracownikiem Huty Ostrowiec, wspólnie ze Stanisławem Staroniem założył jesienią 1947 roku organizację podziemną Błyskawica, w której pełnił funkcję zastępcy dowódcy bojówki dywersyjnej. Został aresztowany w listopadzie 1951 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z 26 lutego 1952 roku na sesji wyjazdowej w Ostrowcu Świętokrzyskim skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 czerwca 1952 roku w więzieniu w Kielcach. Szczątki Wacława Wątroby zostały odnalezione w czerwcu 2018 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu rzymskokatolickim Piaski w Kielcach. Notę identyfikacyjną w imieniu rodziny odbierze siostrzenica pani Anna Jędrzejewska. Uprzejmie proszę Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do obejrzenia materiału filmowego ukazującego miejsca prowadzonych prac poszukiwawczych ofiar totalitaryzmów, których nazwiska dziś poznaliśmy.
Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę teraz zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Wielce czcigodne rodziny naszych bohaterów. Szanowni panowie ministrowie, szanowny panie prezesie, szanowny panie wiceprezesie, szanowni księża, panie panowie. Długo i zawsze z wielkimi emocjami oczekujemy na takie chwile jak ta dzisiaj, jak ta, która trwa. Chwilę, kiedy będziemy mogli ogłosić rodzinom naszych bohaterów, rodzinom ofiar w całej Polsce tą szczęśliwą informację. Odnaleźliśmy wasze siostry, waszych braci, waszych ojców, waszych dziadków, waszych krewnych, członków waszych rodzin. Odnaleźliśmy szczątki zamordowanych i poległych Polaków. Kilkadziesiąt lat od ich śmierci w Warszawie, w stolicy Polski, w Belwederze. Z czcią przywołujemy imiona, nazwiska, pseudonimy 20 ofiar zbrodni komunistycznych, niemieckich, sowieckich, tych, których szczątki odnaleźliśmy w dołach śmierci w Brzesku, na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie, w Bydgoszczy, w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Targu, Raciborzu, Szczecinie i w innych miejscach. Podczas tej uroczystości powracają do nas wszystkich żołnierze wyklęci. Powracają ci, którzy walczyli w szeregach Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Legionu Czarnego Lwa, Narodowych Sił Zbrojnych, ci z organizacji Błyskawica i Wolność i Niepodległość. Powracają żołnierze Józefa Kurasia Ognia, Antoniego Hedy Szarego. Powracają żołnierze Zdzisława Brońskiego Uskoka, Hieronima Dekutowskiego Zapory. Powraca postać legendarna Józef Jan Sałapatek, orzeł, który swoją walkę z komunizmem prowadził do końca z bronią w ręku, do stycznia 1955 roku. Powraca Maria Turowska, więźniarka niemieckiego obozu w Potulicach, zamordowana na terenie majątku Przepałkowo przez żołnierzy sowieckich w 1945 roku. I powraca także Wincenty Cebula, ten, który był żołnierzem batalionów chłopskich, ten, który ratował Żydów osadzonych w getcie w Brzesku. Za kilka tygodni, kilka miesięcy odbędą się ich pogrzeby, piękne, uroczyste, państwowe pogrzeby. I wówczas przy ich trumnach, nakrytych biało-czerwonymi flagami z polskim godłem, obok rodzin, staną ci, którzy dzisiaj mówią państwu, odnaleźliśmy waszych bliskich, staną pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Po to, żeby razem, wspólnie złożyć ich szczątki do grobu, żeby ich pożegnać modlitwą, dobrym słowem, wojskową salwą honorową i tą łzą, która wcześniej nie mogła paść przy ich mogiłach. Zapalimy wspólnie świeczki na ich grobach, na grobach, których miało nigdy nie być. Dziękuję.
Dziękuję, panie prezesie. O zabranie głosu proszę przedstawiciela rodzin zidentyfikowanych ofiar, pana Michała Weselińskiego, krewnego Stanisława Serwy. Szanowni państwo, zanim przejdę do zwyczajowych w takich razach podziękowań, pozwolę sobie na chwilę refleksji. Otóż przychodzą mi na myśl następujące spostrzeżenia w związku z prowadzonymi przez Instytut Pamięci Narodowej postępowaniami, poszukiwaniami. Obydwa powinny nas cieszyć jako Polaków i członków obywateli państwa polskiego. Po pierwsze i najważniejsze są to poszukiwania profesjonalne i przede wszystkim skuteczne. Po drugie, co zwróciło moją uwagę, to różnorodność biogramów osób zidentyfikowanych. Odnoszę się tu również do wcześniejszych uroczystości. Są wśród nich licznie reprezentowani, co nic dziwnego, żołnierze, działacze, członkowie niepodległościowego podziemia. Są żołnierze września 1939 roku, ale znalazło się też miejsce dla żołnierzy pododdziałów 9 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, skierowanych do udziału w akcji Wisła, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I są wreszcie ludzie zwykli, kobiety, mężczyźni, Polacy, którzy sprzeciwili się nieludzkiemu postępowaniu narzuconej władzy, często samym swoim istnieniem. Świadczy to, tak mi się wydaje, o niezależności Instytutu od bieżącej polityki, od osobistych sympatii pracowników Instytutu. Świadczy przede wszystkim o instytucjonalnej dojrzałości, wierności ustawowej misji i hasłu "Powracamy po swoich", członków narodowej wspólnoty. Dziś przypomniane zostały sylwetki kolejnych swoich, a naszych krewnych, ofiar komunistycznego terroru i zbrodni niemieckich. Mogłyby one słusznie powiedzieć teraz non omnis moriar, nie wszystek umrę. Zaiste, nie wszystek, a to dzięki staraniom, konsekwentnym staraniom Instytutu Pamięci Narodowej. W imieniu zgromadzonych tu rodzin serdecznie za to dziękuję. Życzliwa i hojna gościnność Kancelarii Prezydenta RP dodaje splendoru i podnosi rangę tej uroczystości. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Dziękuję państwu. Uprzejmie dziękuję. Szanowni państwo, na tym oficjalna część uroczystości dobiega końca. Dziękuję wszystkim państwu za przybycie. Po odprowadzeniu sztandaru Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego zapraszam państwa na część nieoficjalną, która odbędzie się w Sali Zielonej. Proszę teraz wszystkich państwa o powstanie. Raz jeszcze dziękuję za udział w uroczystości.